I've cheated death many times. Got right up close to it. It was never something I welcomed, but with it comes serenity, a clarity that you'd never expect. You experience the present as the inevitable destination of every step you've taken towards it. And in that same moment, you see a different path stretch out in front of you, the path you could have taken at the first step. We are all on this road together. The good men who fight for wrong causes, and the corrupt men who cloak themselves in righteousness. Each one of them convinced they are on the side of the angels. But every journey has an end, and death can only be cheated for so long. We had thrown everything we had at Atlas and come up short. Now it was time to pay the price. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Call of Duty. No i zmierzamy ku końcowi. No przedostatnia misja przed nami i... No ciekaw jestem, co dzisiaj się wydarzy, bo zostaliśmy zabrani, ale nie wiem, czy potraktowani jako zwłoki, czy po prostu pojmani, więc tego w sumie za chwilę się dowiemy i to mnie najbardziej w chwili obecnej ciekawi. Zaraz to zobaczymy. Schwytany, czyli jednak chyba tytuł misji mówi sam za siebie. Też zobaczmy na obrazek obok, jesteśmy zakuci w takie kajdanki nowoczesne. Stay alert. Any detail can make the difference. What is this place? It used to be a research lab. Looks like Irons modified it since. Research for what? Medical advancement, something like that. Doesn't matter. It's a prison now. No, sporo tych więźniów, jak widzicie. Dziwię się, że od razu ich nie zabijają, tylko po prostu ich tutaj przetrzymują. How'd you end up here? Our air support was wiped out when Manico hit. I was outside the blast radius, but our squad was surrounded and outgunned. Is there a rescue force coming for us? Downtown is contaminated. We've pulled out the city entirely. I don't think anybody's coming. Kurde. Naprawdę taka broń. Sporo. Tutaj ludzi pewnie załatwiła. No idę. A ci jeszcze skubańcu pokażę, chociaż mnie prosił o litość. Zobaczcie to, jak psy dosłownie w schronisku są traktowani nasi. Też powiem wam, że sprawdzałem na internecie, takie egzoszkielety już naprawdę istnieją. One są w stanie do około 60-70 kg udźwignąć i wtedy masa przedmiotu zdecydowanie jest lżejsza. A też każdy zainteresowany sobie takie rzeczy zobaczy na internecie. Co oni robią? Co on robi? Jakiś zastrzyk?
No i tyle w temacie, nic nie jesteśmy w stanie zrobić teraz. Nasz do przebudzenia pewnie. Czy jakieś badania? Chyba tak. I wanted to meet the man whose mission it was to kill me. Our mission was to stop you. But if that meant killing you, I don't think anybody'd be too troubled. Failure is not something we tolerate here at Atlas, so I'm disturbed that three of my best contractors have failed so miserably. But that's the way it has to be. The wheat from the chaff, the strong from the weak. The ancient Spartans knew the true meaning of warfare. But that truth has been lost to us for two millennia. What of your son, Will? What was he? Wheat or chaff? Will was the victim of the misguided policies of the United States government. Will died fighting for what he believed in. Of course, the tragedy is, dying for what you believe in doesn't make it true. Oh! You're not young, but you are strong, Cormac, so I give you 20 minutes to bleed out. Time enough to consider whether it was all worth it. Prodigal son returns. I believed in you. I gave you a second chance. You're nothing like Will. Takiej szybkiej reakcji się nie spodziewałem. Niestety nasz czarnoskóry kolega wątpię, że przeżyje. Can you walk? Stop, Ains. I'm done. Shut it. We're leaving. All of us. I've got him. Right, follow me. Stay quiet. Dobra. Może coś z niego jeszcze będzie. Miejmy taką nadzieję, bo szkoda chłopa. Broń. Tutaj nie mogę wziąć nawet, kurczę. You look like his size. Grab his exosuit and sidearm. Dobra. Ta nie była dla nas. Dosyć dziwnie to wyglądało. Szkoda, że nie mogłem wziąć, a ten by sobie tą mógł broń w sumie wziąć. Jak widzicie, ale no. Mniejsza już o to. Here. With only one wing, you won't be reloading. So make every shot count and pick up new kit when you're empty. Ready? Cholera, dosyć ciężko ta akcja będzie pewnie przeprowadzana teraz, ponieważ... No jak widzieliście... Nasz były dowódca... Rozwalił nam rękę totalnie. I mamy tylko jedną. A dobra, damy radę jakoś. Drop your weapon! Get down on the floor! We'll open fire! Mitchell, stay there! Drop him! Ram. What happened? Door's locked. Stand back! Damn!
trying to get topside. We'll find another way. Mitchell, let's move. Kurde, naprawdę tutaj oszczędzać broń. If I know Alona, she'll secure topside evac. Let's not keep her waiting. Dobra. Ci są raczej niewinni, chyba nic nam nie zrobią, więc szkoda marnować amunicji na nich. Naprawdę. Washington, New York, Los Angeles. Military targets all over the country. Launches in less than 2 hours. Fuck me. Uczę, ludzie w grach coraz lepiej wyglądają, naprawdę coraz bardziej realistycznie. No. Dobra, załatwieni. Zobaczcie to naprawdę. Jakie szczegóły, jeśli chodzi o rękawiczki, o twarz. No coraz to pięknie wygląda, naprawdę. Dobra. Stay calm, shut up. Mogę go zabić w ogóle? Nie, tak nie mogę. Tak chciałem spróbować, bo pewnie was by to ciekawiło, czy mogę go zabić, więc mnie też to ciekawiło po prostu. Stay calm, shut up. Przodem, mój towarzyszu. Ratuj mi tyłek. Elona, Elona, do you read me? Shit. Come on. Door's locked. See if you can. Wow. No to. Okej, dobra. Jednak otwarte. So this is Iron's vision for the future. Oni są w tych workach. I'll be damned if we let him get away with this. Próżniowych. No koleś dostał na głowę bez wątpienia. Gra, widzicie, próbuje nas nauczyć oszczędzania amunicji. Szkoda, tak późno, bo taka lekcja przydałaby się na przyszłość w kolejnych misjach, ale tutaj już dużo nie zostało, bo to jest misja przedostatnia. Dobra. Nie, to nie, tą weźmiemy. Kurde. To okej, tu widzę, mamy kolejną broń. Super. Pójdę tędy może. Aj no, bo mi się tutaj wychyla. Dobra. Dawać amunicję mi. Dobra, mam tutaj. A ten ożył? Co to było w ogóle? Okej. Dobra, zasobę od nich tylko amunicję.
A ja mam coś tutaj konkretniejszego, więc można wziąć. Tutaj jest czysto, dobra. Idziemy tutaj. Kurde, też dosyć ciekawa właśnie taka misja. Niby nic po cichu nie robimy. No wręcz przeciwnie, ale... Walka za pomocą jednej dłoni to jest coś zupełnie innego niż do tej pory w innych grach. Szkoda tylko, że oni tak wszyscy... Wyglądają tak samo, zobaczcie co oni z nimi robią. Dobra, lecą kolejni, trzeba uważać. Co to jest? Coś czuję, że tutaj trupy były wrzucane. Nie wiem, czy się nie mylę. Albo jakiś piec. Dokładnie. Chyba tak. Ej, dobra. Cholera. No z jedną ręką, bo to tutaj nie jest to łatwe. Aj. No sam bym sobie nie poradził. Nie oszukujmy się. Gideon, it's Alona. I've secured a vehicle for Exville. RV at the north wall. Good work. Ty miał rację. Hurry! Cormac isn't doing well. Through here! Ilona zawsze nam tutaj jest pomocna. Dobra. SMG at your 9. Wow! A, z tym nie miałem szans, to jest ten przeciwnik zdecydowanie cięższy do pokonania. No dobra, lecimy jeszcze raz. Ja wolę być z tyłu, bo... Okej. Spadam do tyłu, się tutaj ochronić. Tego jeszcze z... Tutaj mogę zdjąć, tego też w sumie. Cholera. Flash out! Take cover! Aha, ten załatwiony! No tam jeszcze jest, tam. There's enough Manticore here to hit every major military base in the world. We need to find Alona and Cormac. Let's move.
Przydałby nam się taki strój tutaj. W tym to byśmy robili masakrę. Wow! No nie, jeszcze na czołówkę wleciałem. A było tak blisko już, czekajcie, muszę na to uważać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Irons is planning a biological strike against major bases in the next 2 hours. Understood. We're tracking your position. Sending air assets. No. Kingpin, did you copy? Hold on. Cholera. Narobiliśmy sobie tylko większych problemów przez to. Jest nadzieja w tym, że Ilona tutaj do nas przybędzie. Chociaż nie. Wow. Mogę tu... A mówiłem przed chwilą, żeby nam się ten tutaj przydał. Dobra, teraz ręka nie będzie nam potrzebna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wow. No nieźle. Kolejna zabaweczka. Ha, pięknie. Tylko czekajcie. Nie, tutaj to... Aha, dobra. Łooo, mogę się w końcu na nich wyżyć, za to co robili mi przed chwilą. Aha, pięknie. Mówiłem, że będzie mnie prosić o litość. Dobra, tam jest nasz kumpel. Kurczę, nie wiedziałem, że to taką moc ma. Ja wiedziałem, że to jest naprawdę potęga, ale... że aż tak. A ty co tutaj? Okej, zabici. Dobra. Dobra, tam widzę chyba Ilona jest. A to jest szybkie, zobaczcie. Naprawdę. A, pięknie. Gincie, gnoje. Że się dziwię, że oni się jeszcze wychylają, gdybym ja był na ich miejscu, bym spierdzielał. Gdzie mnie poniesie tylko. A z tym tak łatwo nie będzie. Chowamy się. A, nie udało się.
Nie jest to łatwe do końca, ale damy radę. Nie spodziewałem się, że będzie ich w ogóle tylu, mogę troszkę oddalić się. Teraz będę wiedział już. Dobra. Dobra, dostał. Ci dwaj są daleko. Dobra. I teraz ostatni został. Hej, rozwalony. Super. Haha, wszystkie drony naraz. Nie, jeden został, dwa, nie? Dwa, dokładnie. Czy my żeśmy nie mogli tego wcześniej dostać? Dobra. Aj, oberwałem, już nic nie mogłem zrobić nawet. Był bez wątpienia skrypt tutaj, ale... Jazda była niezła. No szkoda, że tak kurde... Pod sam koniec i tak krótko. Get in! Cormac? He's in the back. I'll help him. Just drive! Let's pray we're not too late. No dobra, tak więc jak widzicie, to by było koniec, jeśli chodzi o tą przedostatnią misję. Nic tutaj upgrade'ować sobie nie mogę, ponieważ mam za mało tych punktów ulepszeń. Ale... dobra, to nam w sumie nie jest potrzebne, radzimy sobie na razie dobrze. Kurczę, fajna zabawa była naprawdę, aż misja zdecydowanie nabrała zupełnie innego wymiaru. Szkoda, że no, tak jak mówiłem, troszeczkę późnawo dostajemy tą broń oraz szkoda też jednocześnie, że... ta broń jest, była używana przez mnie tak krótko, to było dla mnie krótko. No i co, zapraszam was do kolejnego odcinka, już finałowego, nie mam pojęcia kiedy on się pojawi, musicie obserwować mojego Facebooka, tam będę informował na bieżąco, kiedy odcinek finałowy na moim kanale się pojawi. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki z Call of Duty, znaczy nie odcinki, a sam odcinek. No, chociaż no, mogą być odcinki, bo też pewnie będę nagrywał jakieś materiały z trybu multiplayer, tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć!